Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy... Okej, okay, nie to się miało stać, zagrajmy w Beholder, czy mamy tutaj, mamy naszego kaprala, ale, czy tam pułkownika, ale on idzie sobie coś podnieść, no to my sobie obadamy na szybko jego mieszkanko. Dobra, tutaj wszystko zgarnięte, to przy okazji niech to się już też remontuje. Dziwne jest to, że oni widzą, że im wchodzą do mieszkania i to dalej nic sobie z tym nie robią, nie? Ręcznie cię pierdola. Na regale co jest? Mamy medal. Nasz dowód. Mamy pistolet. Który możemy mu zajumać. Mamy kolejną akcję do... właśnie... raportu. Ty, w sumie jakby się dało, jakbym poczekał, kurde, aż on tu przyjdzie, to mógłbym za darmo ten pistolet mieć dla tej... dla Dory. Ale wydałem sobie 6 tysięcy, to mając wtedy, kurde, prawie lekko ponad 20, to kurde, nie ma co się martwić, widzę. No to... A czekaj, to badane. Teraz tutaj, stoi, jak to wygląda. Gada o pogodzie z kimś. Więcznie z naszą żonką. Zielony krawat, klaser, zegarek, hełm, książkę, grzebień, szczotka. Widziałem, że chyba szedł. A nie, dalej gada. Okej, z tym całą robą sobie o czymś gada, paplają. On chyba o rybach, ona o... nie wiem o czym. Tutaj pamiętnik, szachy, sweter, aparat fotograficzny. Okej, dobra, widzę, wystarczająco go zagadała, żebym obadał całe to jego mieszkanie. Dobrze, błeno. Właśnie to Grysia, paszport, klisza, książka, pantle i niebieski krawat. Kolejna nielegalna rzecz. Okej, on poszedł tutaj, ale to się nie ma czym martwić. Przekażę informację o generale, ale to nie ma timingu. My się tutaj zajmujemy... Zobaczmy... Inga i Gerda Birkenfeld, siostry zdaje się. Chemiczki. Nie, jedna to chemik, a druga nie pracuje. Bez przerwy szepcze coś pod nosem o naszym drugim wodzu. A Inga pracuje w laboratorium badawczym. Okej, to dawaj, podłożymy, na start coś podłożymy, kurde, i będziemy mieli szantażek dla dwóch osób. Już przygotowany. Wiadomo, one jeszcze tutaj nic nie będą miały, bo się jeszcze nie wprowadziły, ale szantażek to jest zawsze dobra rzecz. Tak więc... będzie... pistolet. Cyk. O fuck! No tak! Przecież jeszcze nie minął dzień, ale dobra. Łapówka z autorytet, czyli za pożyczkę. A łapóweczka, wykonywałem pracę. O, come on, serio? Co pan tu robi? Przepraszam, znikam. Ja myślałem, że to tak z automatu jakoś tak przejdzie, no ale niestety nie bardzo. Mi się udało. No dobra, jeden quest wykonamy. On sobie idzie spać. Więc my się zabierzemy za profile, szantaże i ogólną akcję. Dobra, z nią jeszcze nic nie mam. Dobra, YOLO. Skoro już, tak jak sądziłem, skoro już nie potrzebuję dłużej naszego pana szpaka, to możemy się go też na spokojnie pozbyć. Czyli 12, 60, 52. Szpak mieszka pod dwójką. Dobra, czy na pewno chcę to robić? Dobra, córka jest zdrowa, jest poniekąd bezpieczna. Żona też żyje, syn wysłany za granicę. Dobra, YOLO. Panie Szpak, z panem się już żegnamy. Czy z kimś jeszcze tutaj się mogę pożegnać? Na niego mam strasznie dużo dowodów. Kurde, w sumie wypadałoby się tak bardzo ładnie zaaplikować. Tylko jest, wypadałoby te lepsze rzeczy sobie zabrać. Pyk! Po raz... A nie, to jest po raz pierwszy, prawda? Tenisa tu jest w mieszkaniu. Dobra. Też nie? Czekaj. Profile jeszcze, profile. Dobra, mogę tu przyspieszyć z łaski swojej polski waszej. Ruszać dupy, panowie. Steller. Także... Sorry, Szpak. No ale
Albo wóz, albo przewóz. Zabieramy wszystko. Ja z niego dostałem tak z ciekawości. 250 za samo aresztowanie. Okej, dziwo, mogę wejść tutaj coś obadać, ale na razie też nie mam komu tego wynająć, więc... Będzie. Szanowanko, muszę zobaczyć. Dobra. Środek nasenny. A kurde, już paka był środek nasenny. Kolejna rzecz, którą mogę mieć za darmo. Tylko kapelusz. Części, zegarek, pamiętnik. Niosła zapiekanka. Okej. Dobra. Dobrze, 30 i prawie pół tysiąca. Na plusie. Tutaj mamy na te dwie panienki zebrany dowód w postaci Gnata. Aczkolwiek sprawdziłbym najpierw też to ich mieszkanie, bo kto wie, może faktycznie mają tutaj coś jeszcze nielegalnego, na przykład kolejnego Gnata, którego mogę zarąbać, żeby go spylić. Dobra, jedna będzie chodziła między mieszkaniem a dołem, a druga będzie chodziła między mieszkaniem, domem, a jeszcze pracą, więc trzeba uważać. Do robienia. Jeszcze zostaje na dole. To jest Rowena, więc się nie mam co przejmować jeszcze. Wejmę. Proszka i płyta winylowa, czyli pierdoły. Zdecyduj. Nie udało się. W tej chwili, kurde, zdążyłem to ogarnąć. Tutaj ustawiam. Okej, ten wyszedł, to podajemy sobie jego mieszkanie. Szybko. Gorbic też się już wyniósł. Muszę zobaczyć, gdzie były te kolejne fanty. Muszę zapalić. A nie, to ona idzie zapalić. Ten cały czas gada o piwie. A znowu kolejny zagaduje moją córkę o piwo. Najpierw Grubic, po teraz ten. Teraz idzie poczytać książkę. Tutaj pusto. Tutaj. Kurde, nie zauważyłem, czy coś tam było. Tyk, kolejny raz mamy dowód na niego. Bez niej właśnie, czy ja byłem w stanie go, kurde, zaszantażować o to? Szczerze, trochę wątpię. I czy twój wróć zaszantażować? Zaraportować. Wybierz numer, rozmawiaj o rachunkach, co? Tu Ministerstwo Porządku. Dzień dobry, mieszkańcy w moim budynku Oral Johnson zupełnie nie kontroluje swoich wydatków. Otrzymuję rachunki, które przekraczają moje możliwości finansowe. To jeden z najważniejszych członków naszego społeczeństwa. Regulowanie rachunków generała jest waszym obowiązkiem. Zostanie wam to zrekompensowane, gdy generał się wyprowadzi. Oczywiście pod warunkiem, że zapewnicie mu bezpieczny pobyt. Okej, czyli właśnie, jeśli go otruje albo on zginie, no to wtedy niestety, ale nie dostanę zwrotu, ale to akurat pikuś. Kasy mam aż na co. Halo, Danton? To ten Johnson, którego szukacie. Znalazłem jego medal za udział w tej operacji. Przeklęty rzeźnik! Niełatwo mi o to prosić, ale musisz nam pomóc zlikwidować tego potwora. Co? Zwariowaliście? Trudne czasy wymagają podejmowania trudnych decyzji. On nie przestanie. Wciąż będzie robił to, w czym jest najlepszy, czyli eliminował tych, którzy mają inne poglądy niż on sam. Według zdobytych przez nas informacji podstawą jego metod jest technologia. Dlatego stosuje ją na niewinnych obywatelach. Uczniach to są tylko dzieci karne. Może ma pan rację, ale morderstwo? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Tylko śmierć powstrzyma go przed wygłaszaniem przemów przed uczniami. To potwór. Pomożesz nam? Jolo. Nie wierzę w to, co mówię, ale... W porządku, co mam robić? Podjąłeś dobrą decyzję, Kara. Zaufaj mi. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na opracowanie planu, więc przygotowaliśmy tylko trzy sposoby jego eliminacji. Otrucie, najprostsza metoda. Niczym nie ryzykujesz. Stwierdzą, że to był wypadek albo pomyłka. Wszyscy wiedzą, że to żarłok i alkoholik. Niestety nie mieliśmy czasu, aby zdobyć truciznę. A pozostałe sposoby? Drugi jest bardziej ryzykowny. Musiałbyś zwabić rzeźnika do zaułka, gdzie zająłby się nim nasz zabójca.
A co jeśli pokpi sprawę? Johnson wyda mnie władzą. Nie pokpi. Przez Johnsona stracił dwóch synów. Już na niego czeka. Ty musisz tylko zwabić generała. Jest jeszcze trzeci sposób. Najbardziej skuteczny, ale poniósłbyś pewne konsekwencje. Musiałbyś dostarczyć generałowi paczkę z bombą. Johnson nie odmówiłby prezentu od fanów. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Tak, jest strasznie próżne. Zgadza się, doszłoby do wybuchu, ale jego skutki ograniczyłyby się do jednego mieszkania. Zapłacilibyśmy za wszystkie zniszczenia. Dam ci ten wybuchowy prezent, ale tylko od ciebie zależy, w jaki sposób załatwimy tego gnoja. Pamiętaj, mamy mało czasu, wkrótce się wyprowadzi. Nasz człowiek przekaże ci paczkę za rogiem budynku. Okej, czyli albo wysadzamy go w powietrze, albo go otrujemy. I osobiście, jako już mam trutkę na szczury, jestem za tym, aby go otruć. Okej, mamy tutaj ziomblat. To jest chyba Volvo w ogóle, tak mi się wydaje. Przynajmniej model jest taki sam. Jeśli chodzi o... właśnie tego. Ów postać. Nie powinniśmy rozmawiać. Niech pan weźmie prezent dla mojego idola. Wolałbym jednak osobiste spotkanie. Dobra, potem te bomby, tej bomby trzeba się będzie pozbyć. To jest wiadomość, to jest tutaj chyba? Nie. A nie, tu jest wiadomość. Dobra, moment. Mamy quest, czy pewnie od ministerstwa to będzie. Że to wiem, można od Dantona. Było. Inwazja kaczek. Wczorajszej nocy w porcie doszło do oburzającego aktu wandalizmu. Dwóch nieznanych sprawców wrzuciło do wody dziesiątki tysięcy gumowych kaczek. Według zeznań świadków na ciężarówkach, z którymi je przewieziono, znajdował się napis Flota Kaczek. Na żółtych zabawkach unoszonych morskimi prądami znalazły się hasła takie jak: róbcie kaczki, a nie kopalnie. Kaczki chcą pokoju i pora zakwaczyć tę wojnę. Minister porządku oznajmił, że był to zaplanowany atak na morale naszej armii. Sprawcy zostaną ujęci i przykładnie ukarani. Od teraz gumowe kaczki są elementem antyrządowej propagandy, a ich posiadanie będzie karane grzywną. Redaktor wydania utrzymuje, że artykuł o kaczkach był próbą zamachu na życie redaktora naczelnego, który niemal umarł ze śmiechu i odmówił komentarza na temat zakazu posiadania gumowych kaczek. Kaczki to poważna sprawa. Chyba nie do końca. Dobra, dodajmy w takim razie. Wiesz, telefon z ministerstwa. To ministerstwo w porządku? To wiesz, Karl? W mieście ogłoszono pomarańczowy alarm. W twoim budynku może znajdować się urządzenie wybuchowe. Macie natychmiast przeszukać budynek i przesłać lokatorów. Nie wspominajcie nikomu o niebezpieczeństwie, nie chcemy wywoływać paniki. Żarty się skończyły, 24 dni. Znajdź bombę podłożoną w budynku. Okej, jeśli się nie mylę, jeśli się nie pamięć nie myli, to chyba ta bomba była gdzieś w pralni. W której pralce, a w tej? Czy jeszcze nie pamięć nie zawodzi? Jeszcze nie! Urządzenie wybuchowe. Bomba zbudowana jest z czasomierza 6 obwodów i 6 lasek dynamitu. Kiedy mam to zabrać? Okej, wyciągnąłem. Jak to się zmieściło w tej pralce? Spadaj. Urządzenie wybuchowe. Bomba zbudowana jest z czasomierza 6 obwodów i 6 lasek dynamitu. Zostaw w spokoju. Dobra, jazda. O, ten teraz chce palić jakieś dokumenty. Ciekawe dlaczego. Nie chce. Dobra, gadamy. Widzę, czas ucieka. Mówię do ministerstwa. Tu ministerstwo porządku, tak? Znalazłem bombę, co mam robić? Zachowajcie spokój. Wysłamy do was oddział saperów ojczyzny. Przybędą za kilka godzin. Nie dotykajcie urządzenia. Obawiam się, że nie mamy kilku godzin. Zegar tyka. Trzeba wszystkich ewakuować. Nie panikujcie, towarzyszu Karl, i pod żadnym pozorem nikogo nie ewakuujcie. To wywołoby panikę w innych dzielnicach miasta. Musicie obejrzeć urządzenie i ustalić typ bomby. Wysłaliśmy wam instrukcję rozbierania każdego rodzaju bomby. Sprawdźcie skrzynkę pocztową. Poznaj typy bomb. Prawdopodobnie macie do czynienia z jednym z trzech typów bomb. Typ pierwszy, MGB-53, zegarek naręczny, 6 obwodów, 6 lasek dynamitu. Najbardziej pasuje. Typ drugi, MKWD-41, budzik, jeden obwód, nitrogliceryna, lub typ trzeci, GUGB-43, zajebek elektroniczny, 2 obwody, sproszkowana pioksylina. Okej, czyli ta pierwsza nas interesuje. Patrzmy. Tak, czas się zatrzymuje, jak to sprawdzę, tego dobrego. Ok,
walkę, aby rozbroić urządzenie wybuchowe przed niekolorowym przedmiotem w odpowiedniej kolejności. Interesuje nas to, czyli czerwony, zielony, czarny, niebieski. Czerwony, zielony, czarny, niebieski. Czerwony, zielony, czarny, niebieski. Czerwony, zielony, czarny, niebieski. Niebieski kredykolce, niebieski kredykolce. Czerwony, zielony, czarny, niebieski. Rozbrój. Który przebrzmi jako pierwszy? Czerwony, zielony, czarny, niebieski. Jest! Dobrze. I tak, bum. Bomba rozbrojona i zaraz trzeba zgłosić wykonanie zadania. Bueno. Dobra, ale moje pytanie. Mam tutaj ogarnięcie, że mam go otruć, ale jak? Mam poczekać, aż on kurde ten zejdzie i zrobi sobie coś do jedzenia? Wybierz numer, ministerstwo. To ministerstwo porządku. Bomba rozbrojona? Na szczęście tak. Dobra robota, towarzysz. Ocaliliście obywateli i państwową własność. Zasłużyliście na nagrodę. Towarzyszu Karl Stein, zostajecie oficjalnie powiadomieni o zbliżającej się ocenie waszej pracy. Za 5 dni nasz inspektor pojawi się w waszym budynku, aby zebrać wasze notatki i dokumenty. Jak jest tyle tej kontroli? Jeśli się okaże, że dopuściliście się zbyt dużej ilości wykroczeń, zostajecie zwolnieni z pracy. Zostaniecie też aresztowani za szabotaż. Czy to jasne, towarzyszu Karl? Zrozumiano. A co jeśli rezultat będzie odwrotny? Jeśli liczba dowolonych przez was wykroczeń nie przekroczy dopuszczalnego limitu, nie zostajecie zwolnieni. Logiczne. Do usłyszenia, towarzyszu. A no właśnie, nadchodzi kontrola. I to jest w sumie tak naprawdę przedostatnie zadanie w ogóle przed końcem gry. W sensie rozwalam rzeźnika, a teraz, jeśli poczekam do kontroli, to mamy jedno z dwóch zakończeń. Czyli albo nas aresztują, czyli w sumie już jednostronne zakończenie, albo zostajemy tutaj właśnie jako ten nadzorca. Ale możemy też bardzo ładnie spieprzać z tego kraju, żeby się właśnie uchronić przed ewentualnym aresztowaniem. Karl Stein? Tak, z kim rozmawiam? Słuchaj i nie przerywaj. Udało ci się rozbroić bombę, bo pokrzyżowałeś nam ten plan. Jeśli nie chcesz, żeby ta sytuacja się powtórzyła, to rób co mówię. Idź ci do diabła, nie pozwolę wysadzić w powietrze domu pełnego ludzi. Niezależnie na twoich lokatorach, jesteśmy zainteresowani tylko jednym z nich. Pozbądź się Ingi Birkenfeld, albo następnym razem pojawi się 10 bomb, a nie jedna. Dlaczego? Co mam zrobiła ta kobieta? Jeśli to pomoże uspokoić resztki twojego sumienia, to w porządku. Każ nie jest chemikiem stającym za tajnymi eksperymentami Ministerstwa Kontroli. W tej chwili pracują nad gazem, który wyłącza działanie migdałka muszczku i uszkadza korę przedczołową. Jakiś nowy środek bojowy? Tak, to broń, ale nie taka, jaka ci się wydaje. Ten gaz zmienia ludzi w posłuszne narzędzia, nie znające strachu ani dylematów moralnych. Takim ludziom obce jest poczucie winy czy współczucie. Środek ten ma być stosowany na obywatelach naszego kraju. Zamierzają zmienić przyszłe pokolenia w idealnych pracowników i żołnierzy. Trzeba ją powstrzymać. Jak? Jesteś bystrym człowiekiem. Coś wymyślisz. I pamiętaj, Karl, jeśli zawiedziesz, następna bomba wybuchnie w twoim mieszkaniu. Mam takie pytanie. Jak jest ktokolwiek zostawił tej bombę niezauważony? O, proszę, widzę, że gość ma też bombę prywatną. Znaczy bombę, broń, tak przy sobie też nosi. Wewnętrzne dochodzenie w sprawie ministerialnych ogrodów dobiegło końca. Z radością donosimy, że wszystkie posiadłości należą do Ministerstwa Gospodarki i są wykorzystywane wyłącznie do celów państwowych i rolnych. Głos prawdy. Wszyscy wiemy, co wyprawia się w tych willach. Ktoś łudził się, że to ustawione dochodzenie ujawni prawdę? Dobra. Teraz tak. Zobaczmy lokatorów. Tutaj dalej nie mam kogo. Tego typa się muszę pozbyć, ale właśnie najpierw jeszcze profil. Dobra, jak mówię, no na bank nie mogę go wypierdolić stąd przez raporcik, no bo logiczne, co się stanie, dostanę po prostu stówę kary za ten. Dostanę stówę kary za reportowanie kogoś, kto jest pod ochroną tego. Pod ochroną rządu. Propagandysta mieszka. Jedynką i mówimy o naszym Haraldu Johnsonie. Zaś się kurwa te mieszkanie samotnie nie chwyciło. Dobra, gościu idzie. Kto jeszcze? Ten obadany. W sumie nawet nie muszę już w ogóle nikogo szantażować, bo kasę mam aż nadto, myślę. Tutaj
te kwiaty, to dałoby znaleźć. No i pyk, proszę bardzo. Mamy ogarnięte. Ty, w sumie właśnie, przejdźmy się tutaj do tego do naszego ziomeczka. Uszanowanko, handel. To jest co teraz? A, pierdoły. Dobra, mogę tę bombę sprzedać, się już finalnie pozbyć. Płyta winylowa. No, może zostać ze mną. Środek na senne. No, tego nie potrzebuję. Pistolet. Pistolet może później, myślę. Granat mogę sprzedać. Tutaj tyle. O, a nie! Arszenik! Pełna buteleczka. Ilu niewygodnych ludzi padło ofiarą tej aromatycznej mikstery. Dobra, czy nie trutka na szczury. Potrzebuję arszeniku właśnie. Tylko właśnie, co teraz? Bruno! Ciekawe. Czekaj, co my tu mamy? Muszę się przekonać do kontroli. Okej, ale co on tu robi? Witajcie, towarzyszu. Słyszałem, że szybciej się was kontrola. Jak myślicie, jaki będzie jej wynik? Dam z siebie wszystko. Obawiam się, że na to już w tej chwili za późno. Inspekcja odkryje wszystkie naruszenia. No oczywiście, jeśli jakieś popełniliście. Jesteście pewni, że poświęciliście się w pełni swojej naszej ojczyźnie? Nie wiem, co mam panu powiedzieć. Kontrola jest nieunikniona i nic tego nie zmieni, więc pozostało mi tylko poddać się jej ocenie. Nie jest jeszcze za późno, aby zmienić los wasz i waszej pięknej ojczyzny. Co pan sugeruje? Niczego nie sugeruję. Mówię jak jest. Rozumiecie, państwo się nie myli, ale ludzie popełniają błędy. W końcu człowiek to tylko biedne stworzenie targane pasjami, emocjami i słabościami. A państwo to potężna maszyna, której celem jest wspólne, często wymuszone, dobro. Na szczęście u steru tej maszyny stoją zwykli ludzie, tacy jak i ja. Możemy przebaczyć błędy wiernym sługom ojczyzny. Jeśli macie wątpliwości, czy bezbłędnie wypełniacie swoje obowiązki lub podejrzewacie, że popełniliście jakieś błędy, to wesprzyjcie z ojczyzny solidnym datkiem, a dostaniecie drugą szansę. Okej, zobaczmy. No brakuje mi tak czy siak na wszystko. Wpłać datek na państwo, wpłać datek na potrzeby wojska, wykup się za 60 tysięcy. Odmów, zdaj się na wyniki. Odmawiamy, zdaje się na wyniki. Macie do tego prawo, towarzyszu Karne. Mam nadzieję, że podczas naszego następnego spotkania nie będziecie skusi kajdankami. No i goście, idzie. Jestem tutaj generał cały? Nie, jest tylko żonka nasza i ten. Ale ty właśnie, czekaj. Czy tutaj tak, jest pusto. Dobra. No, obiegu się. Dobra, przypieszmy otwieranie. Tutaj tego chyba jeszcze sprawdzaliśmy. Meta. Pierdoły. Okej, jest akurat pułkownik. Tego musimy się oczywiście pozbyć. Tylko w sumie dalej nie bardzo wiem jak. W sensie, jak ja mam go otruć? Album z monetami. Okej. Dobra, ją myślę, że mogę ewentualnie zaraportować, nie? Ale... No, a teraz... Pierdoły. Okej, Rowena i kto tu jeszcze jest? Ta Zoyer cała chyba. Szachy. Zestaw Lisa. Dobra, na razie jeszcze jest bezpiecznie, ale za chwilę też pewnie i właścicielki tego mieszkania wrócą. Ale Blik. Okej, mięsnik, obca waluta. Okej, to jest cała Inga chyba. Proszę, jeszcze coś na tego się znalazło. Chyba wszystko dane. Sądzę, no tak. Teraz zobaczmy, czy mam coś na nie. Na nią mam, no w sumie mam i obcą walutę, i pistolet. A na tą czytanie, waluta i pistolet. Dobra. To jeszcze możemy podłożyć jedną rzecz. Już nie do szantażu tym razem, tylko po prostu, żeby się też jej pozbyć. Czyli właśnie na przykład krawat. Cyk. Cyk. Proszę bardzo.
właśnie dalej, kurde, nie wiem co zrobić z nim. Mam arszenik, czyli krótko mówiąc, mam do niego gotową akcję. Ale jak ja mam to, kurde, ogarnąć? Zasiedlać nie mam czego. Czyli tak, najpierw profilujemy. Teraz tak, to jest chemiczka, kobieta, mieszka z siostrą pod szóstką. Jest to obywatelka Inga. Mieszka z Ingą. Nie pracuje. Obywatelka Gerda. Mieszka pod szóstką. Okej. Okay. I... No czekaj. Tu. Cyk. Myśli. Dobra, w sumie zagadajmy właśnie do tych babek, bo może będą miały coś fajnego. Bo w sumie do tego, z tym gościem też chyba jeszcze nie gadałem, tak mi się wydaje. No. Dzień dobry, jestem Karl, zarządca budynku. Harold Johnson, emerytowany generał. Jestem tu, by wzniecić patriotę wśród młodzieży. Niedługo pan z nami zostanie? Wygłoszę kilka wykładów i przemówień, a później ruszę dalej, by edukować masy. Moim głównym celem jest zacielenie do lojalności wobec naszego wspaniałego kraju oraz propagowanie idei naszego drugiego obozu. Pańskie przybycie to dla mnie zaszczyt. Ostatnią przemowę wygłoszę na stadionie przed młodzieżą szkolną. Proszę przyjść ze swoimi dziećmi. Mam nowy program naboru wojskowego, od przedszkolaka do wojaka. To przyspieszony trening robiący z chłopców prawdziwych mężczyzn. Dobra, co jeszcze? O wojnie. Czy pana zdaniem wygramy wojnę? Należy oczywiście. Niedawno przemawiałem do młodzieży z obozów patriotycznych, żeby pan ich widział, coś niesłychanego. Wszyscy w doskonałej formie, oczy pełne ognia, gotowi do walki, jak młode wilki. Odrobina szkolenia i będziemy mieli całe oddziały maszyn do zabijania. To znaczy się żołnierze, chciałbym powiedzieć, żołnierze. Tak, na pewno tego się przejęzyczyłeś. Jest sprój podać arszenik. Jak pan sądzi, towarzyszu Johnson, jaka czeka nas przyszłość? Wspaniała. W tej chwili jesteśmy w decydującej fazie wojny. Wkrótce skończą się problemy z aprowizacją. Na razie mamy niedobory żywności, ale ci, którzy uczciwie służą krajowi, z głodu nie umrą. Nic dodać, nic ująć. Okej, spróbuj podać arszenik. Dobrze się pan czuje? Tak, stało się coś. Słucham o leku na trawienie, o wycieku gazu. Spróbujmy z trawieniem. Otrzymałem polecenie przekazania panu nowego leku na trawienie. Niech nas zobaczy, co to za środek? Pachnie świetnie, ale tak się składa, że przed chwilą już jadłem, a tego środka nie znam. Przekonaj za autorytet? Proszę bardzo, mam go w chuj. Myśli pan, że ja... Państwowy urzędnik próbowałby pana otruć? Racja. Bardzo mądrze z ich strony. O zdrowie najważniejszych obywateli trzeba dbać w pierwszej kolejności. Daj pan ten środek, wypij od razu. No i bueno, także żegnamy pana. Tu jeszcze zapukajmy. No, przyspieszymy. A akurat ta Gerda jest. A to jest córka, myślę, to jest siostra. Napuść ją na jej matkę! Ciekawy pomysł. Przedstaw się. Mam na imię Karl, jestem zarządcą budynku. Gerda Birkenfeld? Dobra, może już... Mówię, jak najszybciej po prostu to skończmy, nie? Napuść ją na jej matkę. Czy pani wie, że pani matka pomaga wrogom ojczyzny? To niemożliwe! Czy ma pan na to jakiś dowód? Tak. Skoro tak kocha nasz kraj, to dlaczego posiada zagraniczną walutę? Znalazłem ją w waszym mieszkaniu. Niemożliwe. Nie wierzę, pan to podłożył. Ani hu. Pani matka jest podwójną agentką. Ma pan rację, ostatnio nie mówiła nic o swojej miłości do naszej ojczyzny. Zapłaci za to. Niech żyje wódz. Ono tu jest w ogóle w mieszkaniu też. Okej, dobra, no to mamy dwie sprawy za tyle, za jednym zamachem. Oj, proszę, ten otruty, ta zastrzelona, łatwo.
zobaczmy. Bierz telefon. Prywatne ministerstwo. Zacznijmy od ministerstwa. I tu ministerstwo porządku. Jak doszło do śmierci generała Johnsona w waszym domu, to wasz szkar. Jeśli dobrze zrozumiałem, powodem zgonu tego wielkiego człowieka było nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Najpewniej zatrucie pokarmowe. To bardzo smutne dzień do naszego wspaniałego kraju. Straciliśmy wielkiego człowieka. Czekajcie na dalsze instrukcje. Pieniądze za opłacone rachunki prześlemy najszybciej, jak to możliwe. No, okej. Okay. Dobra. To pasuje. Przyspieszmy to. Nie chcę się tego dłużej słuchać. Dobra. Teraz tutaj. Śmierć bohatera wojennego. Dzisiaj zginął tragicznie generał Harold Johnson, słynny bohater wojenny. Cały kraj pogrążył się w trzydniowej żałobie. Generał przez przypadek zażył truciznę, którą pomylił ze swoimi lekami. Generał nie żyje, ale jego dzieło trwa nadal. Rzeźnik z Aglo kopnął w kalendarz. Hura, koniec z wysyłaniem dzieci na front zamiast do szkół. Dobra. Keller, masz jakieś może rzeczy, takie, które mogą mi spierdolić z tego kraju? Co nas się sprzedaje? A byłbyś w stanie mi dać czysty dokument? Rozmawiaj o sytuacji na granicy. Orientuje się pan, jak wyglądają teraz przepisy związane z podróżami do innych krajów? Granice są otwarte? Nie, są zamknięte, ale istnieją pewne sposoby. To jest niestety dość kosztowne. Nie wiem, czy powinienem z panem o tym rozmawiać, ale czy mógłby pan pomóc mi i mojej rodzinie w wyjeździe? Czy chce pan wyjechać? Ma pan jakieś problemy w pracy? Tak między nami ja też wyjechałem, bo miałem problemy w mojej poprzedniej pracy. Na razie chyba nie, ale za jakiś czas, kto wie. W porządku, pomogę panu, ale to będzie dużo kosztowało, co najmniej 145 tysięcy. Co kurwa? Tu mam lekko ponad połowę tej kwoty. Ile? Przepraszam bardzo. Ile? Przemytnicy biorą znacznie mniej, ale nie ma gwarancji, że nie zostanie pan złapany na granicy. Poza tym, będąc nielegalnym imigrantem w kraju, do którego chce się pan udać, będzie pan musiał do końca życia się ukrywać. Nie mówię o prawdziwych dokumentach, które wymagają wielu podpisów autoryzacji i potwierdzeń w kilkunastu departamentach. I to nie tylko tych krajowych, ale również zagranicznych. Ale po ich zdobyciu będzie pan prawdziwym obywatelem legalnie mieszkającym za granicą. Okej, okay, czyli albo do przemytników i ryzyk fizyk, albo płacimy jemu i mamy spokój. Okej, okay, rozumiem. A czy jest jakaś opcja na obniżenie tej ceny? Potrzebuje pan dokumentów pozwalających opuścić kraj. Paszport, bilet. Jeśli je pan ma, to proszę je przynieść. Wtedy będziemy rozmawiać dalej. Poza tym, jeśli ma pan jakiś przyjaciół za granicą lub tutaj, to możemy się z nimi skontaktować. Może ułatwią nam załatwienie dokumentów, dzięki czemu wydał pan na to mniej pieniędzy. Rozumiem, dziękuję panu. Ty, Keller, masz teraz masz jakieś paszporty? Szanowanko. Bo ty tak jesteś gości od wszystkiego, widzę. Tutaj... książki. Dobra, na samą górę, bo tam są zwykle nowości. No nie ma niestety. I co, zagraniczny list, książka. Nie, tak muszę sprawdzić, nie ma jakichś paszportów właśnie czystych, bo to by było naprawdę spoko. Ale że ja go nie mogę zagadać o te paszporty, to jestem aż zdziwiony, nie? No mam paszport, ale to jest czyjś paszport. Ja potrzebuję czystych papierów. Najlepiej. Tutaj, klaser, czyli to jest użyteczne. No nie, goście nie ma nic. A masz mu... Nawet go to zagadać nie mogę, kurde. Ale nie wiem, jak ty profilujesz, bo już mi z tym ministerstwo dało spokój. Czyli tak, on. Tu mamy 4. Żony. 1. No to akurat będzie. Jerzy Dreiman mieszka pod szóstką. Facet. Mieszka z żoną. Jest urzędnikiem emigracyjnym. Jeden profil. Tak trzeba powtórzyć właśnie 5 razy. Justyna. Zaś się kurwa odznaczyło, że mieszka z kimś. A nie, to nie, czekaj. Nie, teraz ja się pierdolnąłem tutaj. Wziąłem
trafione, Krystyna. Tu. Okej. Jeszcze jedno do niego. Mężczyzna. Tu. Cyk. No i ostatni profil, dzięki czemu ministerstwo dałam spokój. Czyli kobieta, Krystyna, mieszka z mężem, z zawodu jest jubilerem. I mieszka pod szóstą. Okej, gotowe. No i pyk! Proszę bardzo, mamy dziewnięte. Kurde, to mnie trochę niepokoi właśnie, że to tyle zeżarło czasu. Dobra, poczekajmy. Bo raczej nie ma co sprawdzać, kurde, tych wszystkich tych. Nie ma co sprawdzać tych wszystkich mebli, bo my raczej tu nie mamy gdzieś schowanych paszportów, ale kto wie, może on na przykład ma. Dobra, już to przeklikam. A właśnie, niby niemowa, ale gadał przez telefon. Nie jest pan niemową, mogę to udowodnić. A pana powyżej uszu. Nie jestem niemową, ale mam powody, żeby to ukrywać. Poznaj prawdziwą historię. Nikt mi mam opowie wszystko, tylko bez kłamstw. Nie jestem pewny, czy można panu ufać, ale chyba nie mam wyboru. Albert Wynik to moje prawdziwe imię i nazwisko. Jestem tu z misją wyznaczoną mi przez państwo. Jakie państwo? Valverde. Co? Przecież to przez 40 lat prowadziłem wojnę z Valverde. Jestem tu, aby zakończyć wojnę. Jak udawanie niemowa miałby w tym pomóc? Obie strony walczące w tej wojnie wspierają konflikt, ponieważ pozwala bogacić się tym u władzy. Ale? Niech mi pan nie przerywa. Nikt już nawet nie pamięta powodu wybuchu tej wojny. Wojna tworzy miejsca pracy w fabrykach i kopalniach oraz pozwala wysyłać opozycję na front, gdzie ginie wśród kuli wybuchów. I tym sposobem połączyć ten okres zdobycia ostatecznej przewagi. Mam na myśli bombę atomową. Jaką bombę? Widzi pan, nawet pan nie wie, o czym mówię, a pański kraj ma tę broń. Ale co nas zagrozić, że jej użyje i zakończyć wojnę, wasz rząd woli trzymać ją w sekrecie i wciąż wysyłać ludzi na rzeź. Jeśli zdobędziemy tę bombę, to zakończymy ten bezsensowny przelew krwi na dzień. Zrzucając bombę na nas? Użycie bomby nie wchodzi w grę, jej wybuch zniszczy wszystko, a my tego nie chcemy. Inżynier Bastian Wallner szuka mieszkania w tej okolicy. Ma dostęp do planów bomby, właśnie dlatego tu jestem. Proszę dać mi mieszkanie w tym budynku i pomóc mi w zdobyciu planów. Postarał pan zmysłem? Moim obowiązkiem jest natychmiastowe zgłoszenie tego wszystkiego władzom. To zakończy wojny. Wydaje się panu, że masakra ustanie sama z siebie. 40 lat! Robią z naszych dzieci krwawą miasto od 40 lat! Nie by lepiej byłoby produkować garnki ubrania zamiast broni, pocisków, trumien. Nie wiem co powiedzieć. Pomoże mi pan? Pomogę. Dobra, ale niech mi pan obieca, że bomba nie zostanie użyta. Przysięgam na własne życie. Weź pan udział w czymś niezwykle ważnym i dobrym. Zdecydowanie na inżyniera. Proszę, Bastian i Klara. Dobra. Kurde, chyba za bardzo się pośpieszyłem, kurde, z tym generałem, niestety. Dlaczego ty jeszcze chcesz, Bóg? Czyli co, mam 2 dni, żeby uciec? Jakie plany? Plany bomby, które może zakończyć tę bezstylą wojnę. Znajdzie pan sprawę, bo załatwić Bastianowi. Dobra. Zapukajmy, pogadajmy. Kurde, kiedy miał 50 minut, halo? Kurde, nie ona. Męża tutaj zawołaj. Okej, dobra, on idzie tutaj, to może się gada z nami. Gadają chyba o kopalniach. Kurde, to coś było przez chwilę na czerwono. Tego co widziałem. Przyspieszmy to. Okej. Siema, jestem Karl. Bastian, miło poznać. Widzę, że na YouTube w rękach.
przedstaw się. A dobra, to już. Według prognozy najbliższe dni spadają się pokój i deszcze proszę zupełnie o słonecznej pogodzie. Jeśli mi to nie ma, to by i tak wiesz, czas poświęcam pracy. Okej, czyli będzie ma te plany gdzieś w mieszkaniu, muszę mu je po prostu zarąbać. Chodzi, ale bardzo ładnie gościa akurat wychodzi, no to zbieramy, żonka od niego jest niestety tutaj. Gdzie do mieszkania nie wychodzi, no to no. Tyk. A nie, to jest mój żonka. No. Okej, może teraz Keller będzie miał dla mnie te szkody. Bielek, książka, zegarek. Dobra, oby nie wy... Rde, jak na złość. Fuck. Dobra, przypiszamy to. Przepraszam, wyjdź, nie ma mnie. Dobra, Keller, masz lewe paszporty? Mogę cię zagadać o to? Szanowny Randel. Muszę spojrzeć. No nie, no nie ma, no jak na złość. 30 tysięcy, ja pierdolę. Czy mam coś kurde niezrobione, że to się nie chce stegować? A to chyba wychodzi. Dobra, ja mogę ciągle tego przewijać czasu, no bo to się w końcu też przestanie opłacać, nie? Muszę go też zagadać, kurde, o te. Czekaj, nie, to już badane tutaj. Sprawdź go. Wiadomo, jak to się skończy, no to zobaczymy zakończenie gry i będzie to albo aresztowanie nas, albo zostaniemy tutaj na stałe. A jednocześnie ja bym wolał to dobre zakończenie zobaczyć, czyli właśnie ucieczkę z kraju. Tylko w tym mi ten gościu niestety przeszkadza, póki co. Kurde, znowu! Dobra, sorry, wychodzę. O! Proszę, ma questa. A on coś pali. Zaraz sobie popija, tam śpi. Dobra, zagadajmy z nim w takim razie. Rozmawiają o wyjeździe. Przyniósł pan dokumenty? Brak dokumentów. Nie mam jeszcze żadnych dokumentów. Wielka szkoda. W każdym razie cena pozostaje bez zmian. Zabrany kogoś za granicą, kto mógłby panu pomóc? To znacznie obniżyłby koszty. Niech to pomyśle. Kto mógłby mi pomóc? Shimmerowie? Gdyby potoczył się los inaczej, być może. Myjnik? Przyjaźń nie wypaliła. Ej, no co nie wypaliłaś? Nie skończyłem z tym questem. Inga? No, ona nie żyje. Danton? Ryzykowałem bezpieczeństwo swojej rodziny, aby pomóc Dantonowi, powinien mi się odwdzięczyć. Syn jest z Borei. Mógłby ci pomóc. Koszt? 85 tysięcy! Okej, okay, zajebiście! Czyli zobaczmy questy. Dobra, no wiadomo, z nim... Ej, ale właśnie pytanie. Czy jak ja kurde to ogarnę, nie? Do czasu ten, to czy to się jeszcze bardziej obniży? Ministerstwo Troski podjęło inicjatywę, której celem jest wzmocnienie pozycji naszego narodowego języka. Jesteśmy jednym narodem i powinniśmy mówić jednym językiem, oznajmił minister. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo publiczne, a nasz kraj będzie mniej podatny na działania szpiegów i zdrajców, do których zaliczać się odtąd mają wszyscy posiadający zagraniczne książki i posługujący się obcymi językami. W kolejnym przepływie paranoi ministerstwo porządku uznaje za szpiegów wszystkich przybywających tu legalnie gości z zagranicy oraz miłośników literatury obcej. Z takim podejściem wkrótce zastanawiać się będziemy jedynie do handlu węglem, bo jak kontaktować się z sąsiednimi krajami, gdy nie zna się ich języka. Ich za granicą uczą się naszego języka, kto im broni? Ten tu śpi. Dobra, jak mogę do niego jeszcze zanieść plany i mieć jeszcze taniej, no to bardzo jestem chętny o to. No stary, wyłaź, masz do mnie sprawę. No, kurwa, chodź tu. Co byś chciał? Delikatna osobista prośba, zarządzanie budynkiem, mogę mieć oko na moją żonę. Dlaczego? Po prostu nie jestem na jednym, wiem, że moja kobieta jest innej półki niż ja. Jestem tego inżynierem ze stałą pensją, tego mam przystanie, a to ona jest piękna i mądra. Mądra? No cóż, na swój sposób. Większość czasu spędzam w pracy i boję się stać ją samą. Kiedyś się wokół niej nic nie widzieli, czy mógłbym mieć pana nią oko? Chcę, żebym przyłapał pańską żonę na zdradzie, zgadza się? Albo na wierności. Boże, jakbym chciał, żeby tak właśnie było. Pomyślę o tym. Dziękuję, będę pana dłużnikiem. Okej, okay, czyli...
Mam śledzić żonę. Ale nie, no kurde. Mam 24 godziny równe, żeby spierdolić z tego kraju. Czyli ja jestem za tym, żeby właśnie obadać tutaj, czy nie mają gdzieś tych planów w mieszkaniu, zajebać je, dać temu gościowi, jeszcze bardziej obniżyć cenę i spierdalać. I to jeszcze w tym odcinku to zrobić. Choby to miało trwać, kurde, ponad godzinę, ale najwyżej wam po prostu coś wytnę. Ale jeśli plany gdzieś tu mają, no to pójdzie krótko. Jak nie, no to po prostu zabawimy się w szantażyk. Bo akurat na tej dwójce to na spokojnie wystarczy. Tak gdzieś to było. No teraz tam tu jeszcze. Tutaj dwa paszporty. Tutaj po kolejnego w stolik. Dobra, na razie bezpiecznie. Pierdoły. Dobra, na szczęście idzie do pracy. Okulary. Rękopis. Ręcznik, taśma izolacyjna. Okej, okay. I... przepustka do fabryki. Po serii wybuchu wszystkie powinny się przemierzać. Przepustki, dobra. Co jest, kurde, czemu tak wibruje? Luneta. Pamiętnik, książka, szczoteczka, portfelówka. Co to jest? Teodosiusz Ruen. O, proszę, czyżby się do żonki wybierał? Od naszego kolegi? Pewnie tak. Dobra, czy ja mam do kogo szantażować? Ich nie. No jego bym mógł. Tutaj ewentualnie zagraniczny szpieg. Ale w sumie jak ja to zrobię, to czy oni go stąd nie zajumają? Jest taka opcja. Dobra, Keller, masz może te? Masz ty może teraz jakieś dokumenty czyste? Jak zrobić duże pieniądze? Ej, no come on! Duże pieniądze? Mam jakieś problemy finansowe? No mogę panu zaufać. Mam dla pana świadomą okazję, ale to ryzykowna sprawa. Zainteresowany? No ufa, o co chodzi? W porządku. Wkrótce rozpocznie się walka kogutów. Oczywiście nielegalna. Ja zajmuję się przyjmowaniem zakładów. Kogudy walczą, aż pióro lecą, mamy dwóch finalistów. Głupiego wodza i mądrego wodza. Niezłe imiona. Nie dość, że te walki są nielegalne, to jeszcze aż się proszą o wizytę tajnych służb. Przecież mówiłem, że to ryzykowna sprawa. Szanse na wygraną są pół na pół. Minimalny zakład to 5000. Jeśli pan wygra, otrzyma pan 10-krotność swojego zakładu. Obstawia pan? Kurde. Obstawiłbym na... że właśnie muszę teraz postawić, więc dobra. Stawiam na mądrego. Prawdziwie są patriotą, poproszę 5000. Mądry, nominowan, wybór. Wydokład przyjęty, po walce dam panu znać w wyniku. No, tylko że on tu niestety przyjdzie za jakieś plus minus 2 dni, więc to jest problem. A ja potrzebuję teraz kurde, tych. Potrzebuję teraz 10 patyków. Okej. Okay. Dobra, czy ja mogę kogoś zaszantażować teraz? Irwin Bunch. Dobra, przyjeżdżaj. Dobra, w sumie, wiadomo, mogę kontynuować questa, ale, o proszę bardzo, rozmawia o wojnie, tego nie wolno. Znaczy jest się, że za aresztowanie ludzi jest tylko, z tego te 500 tych, dobra, ja już szantażowałem o to, na niego mam sporo, no ale niestety, na wszystko go nie mogę zaresztować, ją mogę na to, może zaresztować, zaszantażować. To jest to pytanie, czy ja chcę, kurde, tak długo czekać, nie? Bo też pytanie, ja nie wiem, co się stanie, jak ten czas przeminie. W sensie, nie wiem, czy to jest momentalnie koniec, czy jeszcze muszę do kogoś zagadać. Bo jak w sumie Keller zdąży wrócić, no to... ja tam jestem za, nie? Żeby to przeczekać. Może właśnie Keller zdąży wrócić. Dobra, sprofilujmy w takim razie. A jak nie, to po prostu się cofnę, walę jeszcze raz profile, no i tyle, bo mam zapis właśnie od tego miejsca, gdzie już mam badane kotki. Więc będzie ok, no to mieszka w jedynkę, mieszka z Klarą, z zawodu jest inżynierem. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest prawie tysiak. Plus jeszcze mam na niego tysiaka na niego za szantaż. Pyk, kolejny tysiak za ziomka. Dobra, nie no, czekaj, siadaj przy tym. Siadaj. Na łemę mam wszystko, na tych mam wszystko. Tego mam jeszcze to, ale to jest tak mało warte. Nic, na tego jeszcze pusto. Na nią mam sporo.
Kurczę, sporo. No, drugie 5, czyli drugie tyle, ile dostałem za tamtego. Nie mężczyzna, kobieta, zamieszkuje jedynkę, mieszka z Bastianem. Nie, wróć. Obywatelka Klara mieszka z Bastianem, z zawodu nie pracuje. Tak zwany bezrobotny wyuczony. Ten też ma broń, też nie mogę zgłosić, nie wie czemu. Dobra, pytanie, czy ja mogę, kurde... Dobra, teraz jak zapukam, to ona wyjdzie, więc sobie to odpuszczę. Dobra, no poczekamy. Dobra, jeszcze zobaczę. A co jeśli... O! Proszę bardzo, coś tu mamy. Odbierz zadanie. Tu Ministerstwo Porządku. Waszym następnym zadaniem jest rozwieszenie budynków propagandowych plagatów. Przecież już są. Halo. Zapomnieliście się, czy co? Biegnij tu, chłopie. Dobra, no. Chcą to mać, to niech mają. Gotowe chyba? 5! Gdzie mam kolejne rozwieszać? Nie bardzo jest to, gdzie teraz rozwiesić te dwa kolejne plakaty, z tego co widzę. Tutaj nie ma co rozwieszać, tu się nie da. Okej, 5 godzin na odebranie telefonu. Towarzyszu, bo przeanalizowanych przez was zebranych przez was materiałów ustalono, że przeszliście procedurę ustalenia lojalności, liczba popełnionych przez was wykroczeń nie przekroczyła dopuszczalnego limitu. Kontynuujcie pracę. Nie zapominajcie, że zawsze można coś poprawić. I... koniec, tak? Iskra nowego jutra rozpaliła ogień rewolucji i obaliła opresyjny reżim wielkiego wodza. Choć likwidacja biurokratycznej machiny złożonej z setek ministerstw trwała wiele lat, to obywatele szybko odzyskali spokojny sen i radość życia. Wolność słowa i prawo do prywatności były pierwszymi wartościami przywróconymi przez nową demokratyczną władzę. Do cel wypełnionych dotąd więźniami politycznymi trafili wszyscy urzędnicy, którzy nadużywali swoich stanowisk. Choć podczas przewrotu życie straciło wielu porządnych ludzi, to ich ofiara nie poszła na marne. Jak mówią, nie ma róży bez kolców. Wojna trwała wiele dziesięcioleci, a ludzie byli niczym więcej niż mięsem armatnim. Codziennie tysiące młodych stawało się ofiarami bezsensownej masakry. Zrezygnowano z rozwoju techniki, medycyny i rolnictwa na rzecz bezmyślnej przemocy. Karl pozostał z żoną i córką w swoim mieszkaniu w suterenie. Annie udało się znaleźć pracę i sytuacja rodziny zaczęła się poprawiać. Choć problemy zdrowotne Marty wciąż przysparzały jej rodzicom wielu zmartwień, to teraz mieli dość pieniędzy, by opłacić leczenie, a uśmiech dziewczynki wynagradzał im wszystkie trudy. Żałowali, że los nie był równie łaskawy dla Patryka. Rodzina tęskniła za jego młodzieńczym idealizmem i pragnieniem sukcesu. Karlowi i jego rodzinie udało się przedostać przez granicę, za którą znaleźli uśmiechniętych przyjaźnie ludzi, czyste ulice i piękne, błękitne niebo. Gdy tylko przestali drżeć o swoje życie, uświadomili sobie, że brak ciągłego nadzoru jest nie tylko możliwy, ale bardzo wyzwalający. Patryk ukończył studia na miejscowym uniwersytecie i został doskonałym architektem projektującym piękne, wygodne i co najważniejsze, jednorodzinne domy. W cieplejszym klimacie zdrowie Marty bardzo się poprawiło, a jej radosny uśmiech przynosił wszystkim mnóstwo radości. Rodzinie udało się odłożyć dość pieniędzy, by otworzyć niewielką kawiarnię. Jej prowadzeniem zajęła się Anna. O dziwo, doświadczenie Karla w obserwacji i katalogowaniu danych okazało się bardzo przydatne. Został najlepszym bibliotekarzem w kraju i stara się nie myśleć już o smutnych losach mieszkańców ulicy Kruszwice. Zazwyczaj mu to wychodziło, choć nie zawsze. Czyli mamy taki dla Karla bynajmniej najbardziej pozytywne zakończenie. Dla Karla i dla jego rodziny. Aczkolwiek nie dla kraju, no bo niestety nie udało mi się zrobić takiego turbo najlepszego zakończenia, no ale to tam trudno.
Jednakowoż to jeszcze nie koniec. Jest to co prawda ostatni odcinek z podstawki Beholdera, ale został nam jeszcze DLC Błogi Sen. Dobra, mam tylko nadzieję, że się nie odpali teraz filmik wprowadzający. Nie. Dobra. No to skoro mamy tutaj tylko i wyłącznie DLC, którym też się zajmę, ale to dopiero w kolejnych odcinkach, to ode mnie będzie tyle. Zostaną tu tylko DLC. Z tego co wiem, nie jest on jakoś mega długie, jest chyba niewiele krótsze od naszego... od tego właśnie... od podstawki. Więc raczej jak maksymalnie w 3, 4, może w 5 odcinków się uwiniemy. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, teraz razem z DLC-ka do Beholdera 1, a potem zajmiemy się Beholderem 2. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!